Cześć, dzisiaj kolejna opowieść o okładaniu książek, ale troszeczkę inna, bo będziemy okładać, szyć czasopisma. Ja mam czasopismo Działkowiec, stare numery, chciałbym je mieć pięknie obłożone. No i zszyte, jak to zrobić? Troszeczkę tutaj będzie zabawy, to jest dwa roczniki, tu jest 20 takich czasopism, tu kilka numerów brakuje, powinno być 24, to jest 2 lat, tu będzie 20. Sami widzicie, że to będzie potężna książka, nie jak to zrobić, opowiem wam pokrótce w następnych minutach, troszkę to będzie trwało. Jeżeli chcecie jakieś czasopisma sobie oprawić, to właśnie możecie zrobić w ten sposób, jaki wam przedstawię, wykorzystać po prostu mój filmik. Co trzeba zrobić? Wiadomo, te czasopisma są, te wszystkie czasopisma są zszyte tutaj. No, są dwie szyfki, raz i dwa. Trzeba je przede wszystkim usunąć. Usunąć. Miałem tutaj taki przyrządzik do usuwania tych szywek, ale troszeczkę on niszczy nam tutaj te otwory, chyba że ja nie potrafię. Będę to robił tradycyjną metodą, czyli za pomocą nożyka delikatnie, żeby te dziurki, troszkę roboty będę miał. Wy chyba też. Musimy je po prostu usunąć, ponieważ te dziurki wykorzystamy przy szyciu naszej książki z czasopism. O, i wtedy wychodzą elegancko. Musimy je wszystkie tak pozbawić. Te dziurki tutaj, które zostaną, wykorzystamy przy szyciu. Ja dawniej to robiłem jeszcze tutaj dziurki w środku. Zaraz to otworzę w środku. Jeszcze tutaj robiłem dodatkowe dziurki. Wy też możecie zrobić, pobawić się. Ja tego nie będę robił. Myślę, że zrobię to bez tego i uda mi się. Będzie się to wszystko trzymało razem. No, niemniej mówię, że jest sposób też, że możemy tutaj zrobić ewentualnie dziureczki. Jedną, drugą. Tylko, że jeżeli będziemy te dziurki robić, no to ja robiłem w warunkach amatorskich gwóźdkiem. Oczywiście ta odległość była mniej więcej, sobie tutaj ustaliłem odległość jakąś na wzorniku i wbijałem jednego gwóźdka, drugiego gwóźdka, jednego gwóźdka, drugiego. Niemniej te cztery mi się wydaje, że wystarczą i udźwigną nasze czasopisma. To będzie pierwszy etap naszego działania, czyli usuwamy. Gdy mamy już wszystkie szyfki wyciągnięte, bierzemy po ułożeniu czasopism, pierwsze czasopismo i zaczynamy szyć. Grubą jakąś książkę przygotujemy, żeby to przycisnąć, żeby nam to nie latało. Albo jakiś ciężar. Czym szyjemy? Nićmi takimi mocnymi. Ja mam takie nici tutaj cały kłębek, bardzo mocne. O, jakieś, nie wiem skąd zostało, było pełno nawiniętych. Je używam bardzo mocno, nie da rady je przerwać. To w jakiejś pasmanterni na pewno na polecą jakieś nici, ewentualnie kordonek. Nawlekłem tutaj nitkę. Zaczynam od zewnątrz. Widzicie, jak tu szyję. O, wkuwam. Przeciągam. Normalne takie szycie. Te dziureczki wykorzystuję. Gdybyście mieli tutaj w środku te dziurki jeszcze, to byście musieli przez nie przewlekać. I następna tutaj
kilka składek przeszyję takich i już przestanę kręcić, bo będziecie wiedzieli, pierwsza już jest, zobaczcie, przeszyta tu wkułem, przeciągnąłem tu, tu i tu wyciągnąłem. Każdy chyba widzi, o tak to wygląda w środku tutaj. Nie myślcie, że to tak prosto, zaraz zobaczycie dalsze etapy i stwierdzicie, że coś tutaj jest inaczej. No i bierzemy następnego, nie wiem, w kolejności, otwieramy to, co nie, układamy tak, żeby było wszystko jak trzeba, staramy się jak największą precyzję zachować, chociaż to są czasopisma i jak nam wyjdzie, tak wyjdzie. O, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Tutaj jest, nie wiem czy widać, tutaj jest, dziurki są tu te szycia, a tutaj drugiego czasopisma są trochę z boku, pół centymetra przesunięte w prawo. Nie przejmujemy się tym oczywiście, tylko tam gdzie dziurki dajemy, jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić wszystkie na równo. Jest dużo roboty. No i szyję to dalej. Drugą tą składkę. Te nici trochę mi utrudniają to szycie, bo one są, o, ustawię ją, proszę. Chyba będę musiał przesunąć stolik, żeby było bardziej widać. Nie wiem, czy widać. No tu kolorowo jest. W każdym razie i tutaj następną dziurkę. Może więcej tego pokażę. Szyjemy dalej. Co jakiś czas układamy. No i mamy tą drugą składkę. O. A żeby pokazać ją lepiej. Ona do góry odchodzi, proszę. Żeby nam tutaj nie odchodziła od góry, przewlekamy przez nitkę poprzedniej składki. Czyli przez tą. Tu. O, po prostu. I szyjemy następną składkę. Czyli żeby się dwa czasopisma dobrze stykały. Bierzemy następne czasopismo. Ja już to tutaj daję. O. Następne. To już odkładamy i kładziemy następne czasopismo. Otwieramy je na środku. Wkładamy. Widzicie, jaka chałupnicza robota jest powolna. A tu jest 20 tych, 20 czasopism i znowu bierzemy, wkuwamy, układamy dobrze tutaj. I wkuwamy. Tutaj mi wyszło poza. Mógłbym tak zostawić. Tego grzbietu nie będzie widać. Zobaczycie sami. Za bardzo.
O. Tak. Teraz wkładamy. Tu się kończy nitka. Obetniemy tą nitkę w tym miejscu gdzieś. W połowie. Nie mam nożyczek pod ręką. Nawlekamy następną nitkę. Nam się zakończy. Oczywiście musimy sobie przygotować nożyczki. Ja już nie będę przerywał. Nie mam teraz nożyczek. Skończyła mi się nitka. To ją tutaj nawlekłem igłę. O, ją tutaj z tyłu zwiążę. Muszę iść po nożyczki, bo jednak bez nożyczek się nie obejdzie. Niestety. Muszę to obciąć. O. Przyniosłem nożyczki. Obetniemy tutaj sobie. Ten filmik natrafia na takie trudności. Powiem wam, że głowa boli ciągle. Albo bateria się rozładowuje, albo zadzwoni telefon, albo karta jest zapełniona. Tak cały czas. Rodzi się to w bólach i męczarniach. Tutaj jest związany na grzbiecie. Następno. Coś tutaj. Coś tutaj. Przeciągnąłem ją z tyłu. O, też odchodzi. Zobaczcie. Nie wiem, jak to widać, bo nie jestem na podglądzie. W każdym razie zahaczamy o poprzednią nitkę. Też. Żeby to wzmocnić. O, przeciągamy. Możemy jeszcze raz przeciągnąć, dwa razy na okrętkę, albo raz wystarczy. Możemy tutaj związać. O. Proszę bardzo, związałem to dwa razy. Jest następna przeszyta. Bierzemy następną. Jak to wygląda? Tak wygląda. Widzicie, przeciągnąłem, żeby ta z tą była. Tutaj tak. Tego nie będzie widać. Zresztą sami to wszystko zobaczycie. Ma być trwałość. Duża trwałość tego szycia po prostu. O. Następną gazetę weźmiemy. Przyciśniemy, żeby nam się nie uciekła, i wkuwamy znowu. Ja to ostatnio pokażę tylko, bo to nie ma sensu tak 20 razy pokazywać tego samego. Czyli tu wkułem, wyciągnąłem, teraz wkuję. Tu. Wyciągam, kuwam, o, żeby pokazać to lepiej, tu ją wyciągnąłem. Zobaczcie, to się rozchodzi. Żeby wzmocnić, przeplatam przez tą poprzednią nitkę. O, tu tylko raz
dwa, może by było trwale. No i następną biorę gazetę i tak zszywam to. O, żeby to tak było właśnie. Zszyte wszystko do siebie. Jak będę robił następny film, też będę pokazywał, może też obłożę gazety, to będziecie widzieli. W każdym razie to musimy zszyć. Jak tam wam idzie szycie? Ja już mam tutaj chyba z 10. Wpadłem na myśl jeszcze, że jeżeli szyję i tutaj jest ta ostatnie czasopismo, przewlekam przez grzbiet tutaj nitki przedostatniego, zawijam to i robię tak zwany supełek, guzełek. O, proszę bardzo. O, żeby to się nam trzymało. Oczywiście to wszystko robimy. O, tutaj mi może nie wyszedł. Nie wiem dlaczego, bo przez jedną nitkę tylko przewlokłem. Trzeba było przez dwie poprzednie na grzbiecie. O. I zrobić wtedy ten guzełek. To jeszcze poprawię. I w ten sposób. Mi się tutaj ściągnęło, zrobiło wybrzuszenie, ale to nic. Macie szyć. Jak poszyjecie, to poszyjecie. Nie martwcie się z tym. I lecimy następną. I oczywiście jak nitki, to przedłużamy je. Kończę już to nasze szycie. Jeżeli żeście dotrwali do tego momentu, no to chwała wam za to. Bo ja już mam dosyć. Jeszcze na dodatek trzeba przeszyć trzy pierwsze składki, bo czasopisma, bo odwrotnie je położyłem. Uważajcie na to, żeby nie pomylić tył z przód, żeby odwrotnie nie pomylić, góra z dołem, znaczy się, bo ja tak zrobiłem tutaj na początku i będę musiał to jakoś rozpruwać i po prostu no coś zrobić z tym, no co, zszyć jeszcze raz kawałkami. Nie denerwujcie się, ja mam do niczego tą nitkę, trzeba było robić jakąś inną, kordonkiem może. Jak dotrwaliście do końca szycia, to jesteście bohaterami. O, jak wam tam wyszło, to wam wyszło. Nie martwcie się z tym, tylko żeby były te składki połączone. Długą nitkę zostawiam. A o co się rozchodzi, to już pokazuję. Tutaj jest tak ułożone czasopismo. Koniec. A tutaj też jest. Po prostu odwrotnie, pomyliłem zupełnie. O, powinno być położone w ten sposób. Trzy pierwsze są źle położone. Raz, może i dobrze, bo dwa, te są już dobrze położone. Bo po prostu jest taka uwaga, że trzeba uważać. Uwaga, że trzeba uważać. Czyli te dwa pierwsze, jeszcze mi się nitki tutaj rozwaliły. No i co mam powiedzieć? No. Nic, muszę tutaj spruć i jak największą nitkę zostawić i z powrotem to po prostu oprzyć. O, tutaj zacząłem. I tutaj muszę to wypluć. To może i dobra uwaga, bo będziecie musieli też uważać na takie rzeczy. Trzeba to jakoś umiejętnie zrobić. No tutaj tych farfocli się nie bójmy. Ja to przymocuję tylko do składki tamtej. A chyba pokażę w następnym odcinku inne szycie, łatwiejsze, bo to jest po prostu tragedia. Tu jest ta końcówka, to jest dobrze.
Tu muszę to z tym połączyć, bo się nitka oderwała jakaś tego szycia. Zaraz sprawdzę, to wam powiem. Muszę po prostu to, co zszyłem, związać prawidłowo z sobą, a tamte doszyję. Tamte wkładki. Nitka jest śliska, jest do niczego. No i co ja mam zrobić? Po prostu nie denerwować się. Puścić sobie muzykę można. Ja nie mam muzyki, wiadomo. Bo nie mogę mieć. Prawa autorskie. Prawa inne. Fizyki i tak dalej. Najlepiej było zrobić transmisję online. O, może bym na jesień zrobił. Kilka osób byśmy usiedli i nakładali te książki. Ja bym was poglądał, a wy mnie. O, i tak to bez tamtych dwóch czasopism zwiążę. Widzicie? Stała nitka. I tutaj też dowiążę. Tak. I zwiążę z tą nitką. O. Widzicie, to jest naprawa na bieżąco. Te kłaczki mogę troszkę obciąć. Ja nie narzekam, to wy też nie narzekajcie. Chcecie mieć ładne czasopisma, poszywane, to niestety to boli. Nie wiem, czy ktoś to będzie tyle oglądał. W każdym razie mógłbym zrobić cięcie i nie robić tego na wizji, ale co to by był za sens? Byście nie wiedzieli. Tak. O. Tutaj też. No i dwa muszę tutaj doszyć. O. Te dwa, żeby były w tej samej kolejności. O. Jak je zrobię? Tutaj zahaczę nitkę. Tu zwiążę, no i będę stędy leciał do góry. Pokazuję, co zrobiłem. Dowiązałem tutaj nitkę i dołożę te dwie, te dwa czasopisma, te dwie składeczki od góry. No, co mam zrobić? Co nie? No i tutaj by się książka przydała, żeby mi to nie latała. Wszystko śliskie. Przetrzasnę to i przeszyję w odwrotnej kolejności. Podobnie jak tamto, tylko że o. No i przeszyję z powrotem, żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Uważajcie i ułóżcie sobie dobrze te czasopisma wasze. Teraz mnie skrzyczycie, bo pominąłem jeden element. Przygotowujemy tasiemeczki teraz na wzmocnienie. I te tasiemeczki, tutaj na garbie mamy te nitki. O, chyba będzie je widać. Podważymy każdą nożykiem. Tak. Każdą niteczkę na grzbiecie. Nie powinno być to trudne, dlatego ja to teraz zachowałem na koniec, żeby sobie uprościć. Przy tylu czasopismach nie jest to trudne, powiem wam szczerze. A trzeba iść, jak to się mówi, z postępem, co nie? I ostatnie moje słowo tutaj. I musimy tutaj to wziąć sobie najlepiej na między kolana.
i przeciągnąć te tasiemki. Wszyscy już wiedzą, co trzeba zrobić. Przeciągnąć tasiemki. Tutaj. Oczywiście to się robi szycie inne. Od razu się powinno dawać te tasiemki i ktoś, kto obejrzy filmik, powinien dać te tasiemki od razu. Ja tego nie zrobiłem, bo jestem po prostu cwaniakiem. I wiem, że je dam później, nic się mi nie stanie. Wy może będziecie mieli trudności z przełożeniem tych tasiemek, ale one są po to, żeby wzmocnić ten. No, widzicie? Cwaniak cwaniakiem, a dotąd doszedłem. I można podnieść przecież to. I po prostu te tasiemki są wzmocnieniem grzbietu. My umrzemy, a te czasopisma jeszcze będą jeszcze. Ja ten nóż zostawię, bo jeszcze trzeba drugie przy tego przewinąć. O, nie wiem, czy to widać, są takie długie. Tu jedną na końcu, drugą tu. Oczywiście te tasiemki powinny być w szyciu, w środku szycia. Jakbyśmy mieli tu dziurkę i tu dziurkę, tu gdzie moje palce, to tasiemka powinna iść tu w środek. I gdy szyliśmy, mogliśmy ją dawać i na okrętkę po prostu ją tego. Tu chyba pominąłem teraz. I po prostu ją, żeby było łatwiej nam to robić. Niestety ja to specjalnie zostawiłem, bo wiem, że są to elementy, które można zrobić później i też się nic nie stanie. O, widzicie, się nic nie stało. Nie stało się nic, żeśmy przepuścili dwie tasiemeczki. Dobrze, tak ma wyglądać. Widać? Widać. Dobrze. Czyli tasiemki mamy. O, piękne. Przygotowujemy sobie teraz, co dalej będziemy robili. Musimy to jakoś, gdyby tak było prosto, to by było nieładnie. Co nie? Książki czy czasopisma są takie wyoblone. Może będę miał coś tutaj pod ręką. O, zobaczcie. Garb jest tak wyoblony w grubych książkach. I my tutaj już oczywiście tego nie zrobimy, tylko tak ładnie, ale spróbujemy po prostu, można to prosto zostawić, ale spróbujemy to po prostu ładnie tak ustawić. O, żeby było wyoblenie. Czyli coś takiego trzeba zrobić i to musi być ściśnięte. Tak? Widzicie? Tak. Coś takiego w zamyśle. Opowiem, co będziemy robili. Coś takiego w zamyśle. To ściśnięte musi być. Tak. Klej Wicol musimy przygotować i gazę z apteki. Czyli bandaż. I skleić to. I to będzie gotowy półprodukt. Będziemy już w połowie drogi. Co robimy dalej? Dalej przygotowujemy dwie deseczki, dwa ściski. Tasiemka mi jedna wypadła. Będzie trzeba ją włożyć. I tak jak już mówiłem, będziemy musieli zrobić tu wyoblenie tego. Są dwie metody tego wyoblenia, robienia. Albo układamy sobie ładnie. O tak. Co nie? Wy pójdziecie tą metodą na pewno. Czyli trzeba kombinować tak, żeby było lekko wypukłe. O, tutaj robić wyoblenie, czyli można kombinować. Albo bierzemy to w ściska. Troszkę sobie już wyoblić można. Tylko ja mam złą deseczkę, tą jedną.
dwie deseczki powinny być szerokie. No, musicie mieć dwie szerokie, trudno. Ja tylko przekazuję wiedzę, nie będę teraz szedł do piwnicy. Bo jest już 12 prawie, że. A ja się bawię, nie mam kiedy tego zrobić. No i ściskamy to. Ściskami. Ściskami to ściskami. O. Już sobie troszeczkę wyoblę. Nawet. W każdym razie pokazuję, co trzeba zrobić. To są idee. Wy będziecie je rozwijali. Według własnego uznania. Co wszystkim polecam. Eksperymenty. Eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. Są takie czasy, że oczywiście są metody stare, ale są też i eksperymenty, które trzeba jak najbardziej robić. Widzicie, jest włożone. No i co bierzemy? Młotka! I skrajne, najbardziej skrajne, te pukam nie w te, tylko w te. Muszę się przesunąć. Ja to robię amatorsko, w pokoju. Także musicie mi wybaczyć. Nie mam warsztatu. O, nawet możemy wyrównać lekki młoteczek. Zobaczcie, wyoblenie się robi. Co nie? O. Robi się wyoblenie? Robi się. Czyli w te skrajne pukamy. Ścisniemy jeszcze. O. I tutaj się robi takie wyoblenie. Nie jest to co prawda superanckie, tak jak powinno być w prasie, w jakichś przyrządach, ale dla nas amatorów tutaj jest większa, wyoblenie tutaj jest mniejsze, to trzeba by było to skorygować. No i bawimy się z tym, panie i panowie, z tym wyobleniem. Jednym będzie łatwiej. No. Ja już go zostawię, nie będę się bawił. Idea jest taka, że tak się robi. W każdym razie musimy zrobić wyoblenie. To nie? Tutaj. Bo chcę ten filmik jak najszybciej zrobić. Może z drugim się będę bardziej bawił. To trochę góra. Za bardzo. To nie? Dobra. Góra za bardzo może. No i włożę tą. Dobra, niech będzie. I włożę tą tasiemkę. Teraz musicie mi patrzeć na nogi. Przygotowujemy sobie pędzelek. Gazę. Tak. Tak. O. Taki kawałek i jedziemy z tym koksem. Dużo wikolu, ja mam jakiś chrzczony, widzę. Nie wiem, czy to jest dobry wikol. Dużo, dużo wikolu. I smarujemy to wszystko. Używamy kleju wikol. Klej wikol. Nie żałujemy go. On to nam wszystko załatwi. Nie wiem, czy mi starczy jedna tubka. To mi ucieka troszeczkę. Chcę tak pokazać dokładnie. I kładziemy naszą
gazę. Proszę bardzo. I smarujemy to wszystko na środku szerokości większej od tego. Mógłbym zastosować szerokości tej samej, ale i co? I jest już późno, więc pora będzie się pożegnać i pójść spać później. Tak. Robię to w nocy, żeby jutro był gotowy produkt. Wstaniemy rano o 6 i będziemy po prostu zadowoleni, co żeśmy wykonali. Jaką dobrą pracę. Tak? Wciskamy tutaj w te. No to już widzicie, jak ja to robię. Nie będę tego tutaj przedłużał. Pokażę efekt końcowy. Jak widać, smarujemy to. Odkładamy, idziemy umyć pędzel. Idziemy spać, bo pies się niecierpliwy i nie chce iść spać. O! Tu oczywiście tylko ostatni ten smarujemy, nie za daleko. Czasopismo, grzbiety, same grzbiety, przeciskamy to przez ten, przez... Ma powstać coś takiego. No to troszeczkę waży, dlatego tutaj jest wzmocnienie. Jeszcze damy jedno wzmocnienie, nie martwcie się. Będzie się trzymać. Po nocy, kiedy to wszystko schło, odkręciłem, odcinamy naszą gazę. Nie wiem tylko, co zrobić z tasiemkami, czy je wykorzystam później, czy nie. To zobaczę jeszcze, może nakręcę drugą część po prostu odkładania samej okładki, bo już ten półprodukt, jakim jest składka, jest zrobiony. Kto ogląda mój kanał, to wie, że to jest najważniejsza część. To też skrócę na razie. Najważniejsza część jest wykonana naszej pracy i teraz możemy przystąpić do robienia okładki, tutaj wyklejki w środku. Ja już się tym zajmę w drugiej części naszej opowieści. No i tak wygląda właśnie szyte i zaklejone, zaraz pokażę. To obetniemy jeszcze, nie wiem, czy tego nie obetnę zupełnie, w zależności od sposobu dalszego działania. No już mamy półprodukt gotowy, teraz robimy, teraz będziemy robili okładkę. Zobaczcie, jak to wygląda sklejone. Jest to wzmocnienie, ja jeszcze to wzmocnię. Powiem to w drugiej części. Możecie, jak już chcecie pracować, nie czekacie na drugą część mojej opowieści, jak ja to zrobię, możecie się posiłkować wcześniejszymi moimi filmikami. Po prostu wykorzystać te filmiki, a to potraktować jako jakaś książka, do której trzeba zrobić okładkę, chociaż to waży z kilka kilo na pewno. Poobcinamy to wszystko, to waży, no nie wiem, z 2 kilo na pewno i to jest już taki gotowy półprodukt do dalszego działania. O.
Już nam to się na pewno nie rozklei. Ale żebyśmy mieli po prostu pewność, trzeba zrobić twardą okładkę. O, tu jest jeden działkowiec, dajmy na to tu drugi. Tak to wygląda. No, swoją pracę oceniam na truje. Nie jest to zrobione tak jak trzeba, bo to jest zrobione na kolanie. Te wyoblenie, no to takie mi nie wyszło. Zobaczcie. Powinno być takie. O, może takie zrobię, jak będę robił. To jest na razie pierwsza część. Do drugiej zapraszam. Możecie już, zanim będzie druga, możecie już część, możecie już właśnie, tak jak mówiłem, traktować to jako surowiec do zrobienia okładki już z tamtych poprzednich filmików, które są już w internecie, na moim kanale. A ja w drugiej części opowiem, jak zrobić okładkę. Namyślę się, bo jest tyle sposobów robienia tej okładki, że sam nie wiem, którą wybrać, dlatego zostawiam te tasiemki. Ale chyba wybiorę taką, że tutaj jeszcze podkleję płótno szare. No na razie się, tylko to jest rąbek tajemnicy, czyli płótno szare jeszcze bym tutaj dokleił jako takie wzmocnienie. Zapraszam do drugiej części.